Nadawanie uprawnień budowlanych to najważniejszy cel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ale ma ona także pomagać w rozwijaniu się jej członków, dlatego wspiera ich kształcenie, na przykład ułatwiając dostęp do studiów MBA, a od października także do studiów doktoranckich. To jest Doctor Business Administration, studia doktoranckie w zakresie biznesowym. To jest nasza nowa inicjatywa. Oczywiście szczegóły już są na stronie internetowej. Zachęcam, nasza pani sekretarz przedstawia tą ofertę. Zupełna nowość. Myślę, że mamy kilkanaście osób, które chciałyby rzeczywiście zdecydowanie bardziej podnieść swoje kwalifikacje. Chętnych nie brakuje, bo i inżynierów w Wielkopolsce przybywa. Przeprowadzamy dwa egzaminy w sesji jesiennej i w sesji wiosennej. Biorąc pod uwagę, że Wielkopolska Izba to 12 tysięcy członków, to 500 osób rocznie tak naprawdę nam tutaj, można powiedzieć, dochodzi. Także bardzo się cieszymy z tego. Między innymi o tym rozmawiano podczas zjazdu sprawozdawczego Izby. Jej działania doceniają zarówno władze zawodowego samorządu, jak i województwa. Patrząc na odbiór, na sali, nawet tych początkowych, wstępnych uchwał, tą zgodność, jednomyślność, spokój na tej sali, rozwagę, myślę, że ta Izba zmienia się w kierunku bardzo dobrym, lepszym. Inżyniera budownictwa nie da się przecenić w systemie naszej gospodarki. Wszak Państwo funkcjonujecie i oddziałujecie na kształt naszego otoczenia i to oddziałujecie nie ze skutkiem na rok, dwa, tylko z reguły ze skutkiem na bardzo, bardzo wiele lat. I od Państwa zależy, w jakim środowisku, w jakim otoczeniu rzeczywiście żyjemy. W 23. zebraniu sprawozdawczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udział wzięło 128 delegatów.